Dawno, dawno temu, w odległej galaktyce, na kanale Warband TV odbyło się intro do Shatterpointa. Zapraszam, Sławomir. Po tym jakże klimatycznym wstępie zapraszam Was na intro, na które zaprosiłem moją dziewczynę Maję. Hej. Naszego kolegę Mikołaja. O, miło Was gościć. Oraz prawie przyjaciela Kudłatego. Dziękuję, Sławku. Dlaczego jest nas aż czterech? Z prostego powodu. Ja jestem prowadzącym, który się z Wami przywita, ale introwani dzisiaj będą Maja oraz Mikołaj. A czujnym okiem intrującym będzie nasz kolega Kudłaty, który dzisiaj poprowadzi dla Was ten materiał. Od jak dawna, Macieju, grasz w Shatterpointa? Tak naprawdę od samego początku. Tak jak był wydawany mniej więcej, wydaje mi się, że od Pyrkonu zeszłorocznego. Od zeszłorocznego Pyrkonu. A Wy chociaż kojarzycie Star Warsy? Coś takiego, Mikołaju? Nie, Star Warsy w życiu. Nie, ale Shatterpointem przyznaję, że nie miałem. Nie miałeś okazji. Słyszałem trochę dobrych, trochę złych. Wiadomo, że zawsze są jakieś plusy i minusy. Natomiast jestem ciekaw, jak faktycznie będzie ta rozgrywka przebiegała. A powiedz, Maju, jak u Ciebie to się zaczęło? Skąd w ogóle wiesz o istnieniu Shatterpointa? Tak, poznałam Shatterpointa na Pyrkonie i potem chciałam zaimponować mojemu chłopakowi i nauczyłam się w to grać. Ale on nie gra. I sobie po prostu tak czasem pogram rekreacyjnie. Ja wiem, że na kanale jest trend i hashtag Sławek zagra we wszystko, ale no nie dziś niestety. Shatterpoint mnie jakoś ominął, mam tam Legion. Może już przejdźmy teraz do samego mięska, czyli zapraszam Was na materiał intro gamingowy w Star Wars Shatterpoint. No dobrze, Macieju, to od czego byśmy zaczęli? To może omówmy sobie w ogóle, czym jest Shatterpoint. Super. Tak będziemy się uczyli grać, ale takich kilka podstawowych rzeczy, żeby ktoś wiedział, czy to jest dla niego. Shatterpoint przede wszystkim jest skirmiszem. Mówimy o grze, gdzie będziemy mieli bardzo mało modeli. W tym incze będziemy grali na po jednej drużynie. Pełną wersją to jest tylko dwa razy więcej figurek, czyli mówimy o maksymalnie 8 modelach na stronie. Okay. Czyli jesteśmy zdecydowanie w przypadku gier figurkowych raczej w tych takich niższych zakresach. Mm-hmm. Wiadomo, są gry, które mają jeszcze mniej, natomiast jeżeli mówimy o takich grach faktycznie, makiety i tak dalej, to jest zdecydowanie niższa rzecz. I też to, co jest ważne, w Shatterpoincie jest trochę mniejszy nacisk względem innych gier figurkowych na wygrywanie przez zabijanie przeciwnika, a większy nacisk jest na trzymanie znaczników. Shatterpoint jest znacznie bardziej grą o kontroli stołu, o dopychaniu się, o odpychaniu przeciwników, o wyciąganiu ich spod znacznika. Mniejszy nacisk jest faktycznie na tą taką typową, że tak powiem, dla gier bitewnych strefę, natomiast nie walcząc z przeciwnikiem, nie uzyskujemy pewnych przewag i tą walką jesteśmy w stanie wypracowywać tą przewagę przy punktach. Okay. W związku z czym to nie jest tak, to nie jest gra pacyfistyczna, tutaj nie musicie się bać absolutnie, to jest w dalszym ciągu gra bitewna, natomiast po prostu jakby trochę inaczej są postawione względem sporej części na gier, które znamy akcenty. Okej. Okay. Wspomniałeś coś o ekipach. One stworzone są w specyficzny sposób, tak? Bo tak. Znaczy, to jest taka gra, która też z punktu widzenia tutaj akurat fanów będzie o tyle dobrze, że będzie bardzo dużo znanych postaci. Mhm. Ponieważ drużyny tworzy się w taki sposób, że bierzemy jedną tak zwaną postać główną, do niej jest postać dodatkowa i to są przeważnie postacie, które będziemy dobrze znali, czy to z filmów, czy to z jakichś produkcji dodatkowych, seriali, czy to animowanych, czy innych. I do tego jest jeden oddział. Oddziały są dość specyficzne, to sobie opowiem przy mechanice, natomiast oddziały też będą takie, oddział to oddział.
Jakby to już są przeważnie osoby nieimienne, że tak powiem. Mhm. Mówię przeważnie, ponieważ już nam producent pokazał w przypadku na przykład Inkwizytorów, czy to Piąty Brat potrafi być oddziałem, w związku z czym tam też potrafią być imienne postacie, w związku z czym możemy mieć coś, co wielu graczy nazywa festiwalem znanej mordy, co zresztą tutaj będziemy widzieli, no po jednej stronie będziemy mieli Obiego, będziemy mieli Rexa, tu będzie Maul, będzie Gar Saxon, w związku z czym trochę takich postaci, które jednak gdzieś tam się przewinęły, mniej lub bardziej szeroko jednak będzie. Super. Ale lorowo nie trzeba dobierać, nie? To wszystko można po prostu tak, jak się chce. Tak, faktycznie jest taka sytuacja, że producent założył, że gra może pozwolić graczom odtworzyć dowolne wyimaginowane bitwy, które ich zdaniem mogły dojść do skutku, co dla niektórych graczy, moim zdaniem, jest pewnym problemem, ponieważ mogą grać postacie, które kojarzymy z ewidentnie dobrem, z ewidentnie złem w jednej drużynie. Mhm. Natomiast najczęściej jest tak, że jednak postacie, które mają podobne pochodzenie, mają umiejętności, które się ze sobą będą łączyć. Okay, i tak na przykład Obi-Wan będzie miał umiejętność, która nie będzie działać po prostu z innymi postaciami, w związku z czym jakby on może zagrać z kimś, powiedzmy, złym, zakładając, że to on był tym dobrym, ale w tym wypadku no, on to nie będzie aż takie funkcjonalne. Natomiast są postacie, które mają te synergie takie, że działają również z kolegami spoza swojego obozu. Okay. Że tak to dyplomatycznie powiemy. Gramy na małym stole. Gramy na małym stole, niezależnie od tego, czy to jest intro, czy to jest pełna gra. Mhm. Ten stół jest taki sam. To, co się będzie różniło względem pełnej wersji tej gry, to jest to, że trochę mniej znaczników postawiłem, ponieważ jak mamy mniej figurek na stole, no to zagranie na dużą ilość znaczników z małą ilością figurek spowodowałoby to, że figurki stałyby na znacznikach, ostrzeliwując się z jednego na drugi. Nie byłoby to tak dynamiczne, nie byłoby takiego pełnego doświadczenia tego, o co tak naprawdę chodzi w tej grze. Gra przeważnie trwa około 1,5 godziny. Okay. Turniejowo 1,5 godziny jest taki sudden death match. Natomiast ostatnio mieliśmy event w Poznaniu na 5 stołów, które były w te 1,5 godziny, każdą rundę 3-4 kończyły. W związku z czym to jest tak, że zawsze będzie ktoś, kto się gdzieś tam zaklinuje mocniej. Mm. Natomiast takie typowe partie w tym czasie się zupełnie swobodnie kończą. I z czego składa się partia tak naprawdę? Partia będzie składała się z tak zwanych stragli. To są po prostu takie kolejne starcia, które będziemy rozgrywali z pewnym ustawieniem żetonów. Mm-hmm. W momencie wygrania tego starcia przez jedną ze stron dobieramy kartę z nowym ustawieniem żetonów i przegrywający gracz rozpoczyna kolejnego. W momencie, kiedy wygramy 2, gra się kończy. Czyli okay, tak naprawdę gramy, to jest tak, jakbyśmy grali do 2 zwycięstw, ale to, co jest ważne, nie restartujemy ustawienia figurek pomiędzy. Mhm. W związku z czym z tym rozstawieniem figurki, z którym kończy się jakby te takie pierwsze starcie, rozpoczynamy od razu drugie. W związku z czym trochę potem jest też strategicznie, że jak się zaczyna wygrywać bądź przegrywać, to można też myśleć o tym już, co będzie w przyszłości, mimo tego, że tak naprawdę nie wiemy, jaki będzie układ znaczników. Okay. Ale to już jakby tam wchodzimy w dość mocną kuchnię gry. To, co jest ważne z perspektywy, jak już mówimy o wygrywaniu, to trzeba powiedzieć, za co są punkty w grze. Mhm. Więc w grze występuje tego typu tutaj suwak. On będzie szczególnie widoczny na drugiej kamerze przez cały czas. I na tym suwaku po każdej aktywacji naszej przesuwamy punkty za znaczniki, które sami kontrolujemy. Mhm. Znaczniki kontroluje się w ten sposób, że jeżeli nasza figurka zakończy ruch w odległości walki wręcz, czyli tutaj w odległości miarki 2 od znacznika, mhm, i nie ma na tym samym poziomie innych figurek przeciwnika, bądź jest ich po prostu mniej, to kładziemy swój znacznik kontroli. Załóżmy tutaj, że Republika będzie niebieska na potrzeby tego intra. Jest też druga strona czerwona. Tak jak Maja będziesz kontrolować czerwonymi. I w tym momencie, do momentu, kiedy przeciwna strona nie odbije tego znacznika, będzie on po prostu po każdej naszej aktywacji nam punktował i przesuwał ten znacznik w naszą stronę. W turze przeciwnika, za znaczniki, które kontroluje przeciwnik, on się będzie odsuwał w drugą i będziemy mieli trochę taki efekt przesuwania liny. Natomiast im więcej znaczników będziemy kontrolować, tym bardziej to będzie schodzić w naszą stronę. Jeżeli ta przezroczysta kostka dojdzie do czarnej, mhm, kończy się starcie i rozpoczynamy kolejne. W przypadku intra zagramy tylko jedno, natomiast w pełnej wersji jakby gramy do 2 zwycięstw. Natomiast ten czarny znacznik przesuwa się w 2 sytuacjach. Jedną sytuacją jest to, w momencie, kiedy osłabimy postać przeciwnika, czyli wbijemy jej tą ilość życia, którą ma, i ona nie tyle zginie, bo tutaj te postacie mają kilka żyć, co po prostu raz zostanie osłabiona, to przesuwamy ten znacznik czarny o jedno pole.
za każde takie pokonanie tej postaci. A druga sytuacja jest taka, że w momencie, kiedy kończąc naszą aktywację, jeżeli biały znacznik będzie na stronie przeciwnika, to przesuwamy taki handicap na swoją stronę jeszcze jeden na czarny. Bo skoro i tak przegrywamy, to mamy trochę taki mechanizm balansujący. Jeżeli po przesunięciu znacznik będzie na środku, obaj gracze dostają punkt. Okej. Okej, jak już wiemy tak naprawdę, jak wygrać w tą grę, to teraz byśmy jeszcze musieli wiedzieć, jak w nią grać. Dokładnie. Bo to jakby idąc tak w pewnej logicznej sekwencji. W związku z czym podczas każdej naszej tury nie mamy tu rund w ogóle. Mamy po prostu naprzemiennie tury, nie ma takiej typowej rundy. W pewien sposób funkcję rund pełni nam przewinięcie naszej talii aktywacyjnej. Okay. Natomiast to nie jest tak szczególnie opisane i nic się do tych rund nie odnosi. W związku z czym realnie po prostu mamy ciągłą zamienność tur. W momencie, kiedy wykonujemy aktywację, dobieramy jedną kartę stąd. W każdej talii, tutaj pokażę do kamery, żeby było widać, jest po jednej karcie dla każdej postaci. W tym momencie jest Obi, jest Rex, są komandosi. Jest jeden Joker. Joker pozwala nam aktywować dowolną postać. Na potrzeby intra załóżmy, że będziemy aktywować zawsze tą postać, która będzie wyciągnięta z karty. Natomiast w pełnej mechanice gry można ją odłożyć do rezerw, ale nie komplikujmy sobie teraz życia. Intro zawsze ma pewien taki kompromis jednak łatwości. Oczywiście. I w momencie, kiedy wyciągamy postać, każda postać może wykonać dwie akcje. Podstawowe dwie akcje, które są w tej grze, to jest ruch i atak. Oprócz tego można wykonać jeszcze leczenie i można wykonać unik. O tym sobie powiemy w trakcie. Na razie przejdźmy do najważniejszej rzeczy. Jak się w ogóle przemieszczamy po planszy? Ponieważ jeżeli postać, mamy dwie miarki ruchu. Mamy miarkę krótką i mamy miarkę długą. Jeżeli postać wykonuje ruch i nie wchodzi na wyższy poziom, wykonuje ruch miarką długą. Przykładamy do końcówki podstawki. Możemy sobie zgiąć, możemy być prostą i przesuwamy ziomka po drugiej stronie. Tak, to jest coś, co jest rozpoznawalne wśród graczy. W wielu grach tak jest. To jakby Fantasy Flight Games. Tak, Legion, Armada, Legionie, to są te tematy. Tak. To się rozpropagowało, to się w miarę sprawdza. Zrezygnowaliśmy w tej grze po prostu z miarek. Takich typowych, konwencjonalnych miarek tego nie ma. Natomiast mamy też, tak jak wspomniałem, krótką miarkę. I krótkiej miarki używamy w dwóch sytuacjach. Jeżeli na początku ruchu jesteśmy w zasięgu walki wręcz, czyli w wspomnianej dwójce, w tej samej, w której kontrolowaliśmy znaczniki, to wtedy nie możemy się ruszyć długim ruchem, ruszamy się krótkim. Jeżeli chcemy wejść na wyższe piętro, wtedy również po prostu, czyli jeżeli nasza postać tu będzie przy budynku i będzie chciała wejść na niego, to wykonujemy ten ruch w ten sposób i przeskakujemy na drugą stronę. I to, co jest ważne, wszystkie mierzenia wykonujemy 2D, tak jakbyśmy patrzyli z góry. I to ten koszt wejścia na piętro po prostu jest wyrażony w tym, że musimy to wykonać krótką miarką, a nie długim ruchem. Premeasuring występuje, czy musimy mniej więcej ocenić? Tak. Występuje premeasuring. Zgodnie z zasadami możemy po prostu używać jednej miarki cały czas, no ale to wiadomo, jakby da się to i tak po prostu odkładając sobie tą figurkę zrobić dość komfortowo. Możemy sobie to po prostu posprawdzać. I też trzeba pamiętać, że jakby no to jest coś, co na początku dla niektórych graczy jest mało intuicyjne. Przyzwyczailiśmy się do tego, że przesuwamy ten sam miarką, ten sam element oddziału, a to jednak mierzymy początek do końca. Czyli ta figurka rusza się długość miarki plus podstawka. Ale to jak ktoś grał w Legion, czy grał w dowolną taką właśnie grę, gdzie są już te takie gotowe miarki ruchu, w Marvelu były takie miarki, tak. W wielu miejscach, to jakby to występuje już powszechnie, że tak powiem. Przeważnie w tych grach właśnie, gdzie są miarki, to jest raczej już regułą obecnie. Okej. I teraz druga rzecz, którą mamy tam akcję ataku, natomiast wydaje mi się, żeby nie przedłużać jakoś szczególnie tego intra, w momencie, kiedy dojdzie do ataku, sobie ją omówimy. To, co jest ważne w przypadku ataku, miarka dwójka oznacza zasięg walki wręcz, natomiast w przypadku strzelania każda z postaci ma dla siebie dwie karty, o czym teraz sobie opowiemy. Natomiast to jest karta, która opisuje tylko i wyłącznie atak. To, co nas na tą chwilę interesuje, to tutaj, jeżeli postać ma broń zasięgową, komandosi mają na przykład z zasięgiem 5, to ma ten zasięg wpisany, natomiast jeżeli postać nie ma broni zasięgowej, ma kreskę. Obi-Wan jest takim przykładem postaci, która raczej nie słynęła ze szczeleckich rozwiązań.
najczęściej broni do walki z czeskim, bo oni są głównie tutaj jacyś użytkownicy mocy. Aczkolwiek na przykład jak spojrzymy na pana Maula, to pan Maul akurat umie, w związku z czym te złe postacie, czy to jakimiś błyskawicami, czy to mieczem, jednak potrafią rzucić. Super. I jeżeli mamy na przykład tą odległość typu piątkę, to po prostu bierzemy miarkę, która ma napisaną piątkę. Część postaci ma zasięg 4. To są naprawdę najpopularniejsze zasięgi broni. Przeważnie piątka jest zdecydowanie dominująca w tej grze, natomiast część jakichś takich silniejszych strzałów, czy jakichś dość specyficznych umiejętności ma 4. Miarka 3 jest raczej używana tylko do zdolności. Jak już jesteś w przypadku zdolności, rozpiski postaramy się załączyć w komentarzu, żebyście sobie mogli te karty analizować na bieżąco, oglądając film. Natomiast każda postać ma taką tą dużą kartę jednostki. Tu mamy dodatkowe zdolności, które możemy wykorzystywać. One mają różne ikonki, żeby pozwolić nam pamiętać łatwo, kiedy coś wykonujemy. Czy coś jest taką po prostu dodatkową, darmową akcją w ruchu, czy coś jest reakcją, czy coś jest po prostu pasywną zdolnością. Po drugiej stronie mamy tylko koszt punktowy jednostki i jeżeli ona generuje jakąś moc, moc jest zasobem do aktywacji tutaj tych zdolności. Jeżeli jest, występuje, to tutaj jest wykorzystywana, to te jednostki generują moc. Moc generują tak naprawdę tylko główne postacie w tej grze. Okej. Z tego co pamiętam, nie wystąpiła jeszcze inna postać generująca moc sama z siebie. Natomiast jak wiemy, jak to jest w takich grach, to, że na razie to się nie wydarzyło, znaczy, że producent tego nie zrobi w przyszłości, w związku z czym ciężko mi tak wypowiedzieć w sposób taki zdecydowany. Natomiast tą moc, którą będziemy zużywać, za każdym potasowaniem talii będziemy ją przywracać. W związku z czym tutaj jakby to nie jest taki zasób, który nam się nie skończy, natomiast no, jest on dość mocno ograniczony. Te postacie będą z niego robić fajne rzeczy, przeważnie się dodatkowo ruszać. W związku z czym to też nie jest tak, że będziemy bardzo chcieli tą moc wydawać przy pierwszej możliwości. Widzimy jeszcze znaczniki, ale o znacznikach to może już bezpośrednio podczas grania, ale tak. Kostki, gry bitewne raczej wykorzystują. Tak, właśnie tutaj znowu mamy. Wydaje mi się, że jak mamy kostki, najlepiej sobie to będzie zrobić przy pierwszym ataku. Dobra. Mamy niebieskie kostki, tak w dużym skrócie. Niebieskie kostki do obrony, szare kostki do ataku, żeby to się w ogóle nie myliło. Ale to jak wejdziemy do pierwszego działania agresywnego, z pewnością przerobimy sobie atak. Super. To co? Zdejmę ten znacznik, żebyś nie miał przewagi. Dobrze. I teraz tak, zwyczajowo gra rozpoczyna się od tego, że wybieramy gracza zaczynającego. Jest to rzut przeciwstawny wykonywany przy użyciu 5 kostek. Maja, zapraszam Cię, rzuć pierwsza. O, przy tym rzucie to już prawie nie musisz kulać, ale tak? Dla przyzwoitości. I teraz tak, w obu rzutach porównujemy symbole. Najpierw porównujemy ilość trafień krytycznych. Okay. To są akurat trafienia krytyczne. Maja ma jedno, ty nie masz wcale, więc jakby już skończyliśmy. Potem porównalibyśmy trafienia zwykłe. Maja ma 4, ty masz 2. W związku z czym znowu nie musielibyśmy liczyć. Natomiast potem porównujemy skupienia, więc tu byś wygrał. Rozumiem. Bo Maja wszystkie wyniki ma lepsze. No. Tak. Widzę, że Maja od razu ustawiła tutaj grę. Dobrze, rozumiem. Tak, także jakby... I jak chcemy, żeby zacząć, gracz zaczynający wystawia się oczywiście, wybiera stronę stołu i zaczyna pierwszy. Załóżmy, Maja, że nie będziemy tutaj jakby przechadzać się na drugą stronę, bo to jest bez sensu. Wracamy do sytuacji startowej. Postacie wystawiane są w takich grupach, że są wystawiane w zasięgu walki wręcz od krawędzi stołu i potem od boku tej miarki każda postać może być od tej głównej postaci wystawiona. Przeważnie opłaca się je wystawić do przodu, bo to jest jednak gra o zajmowaniu znaczników, jak wspomnieliśmy. W związku z czym, jeżeli będziemy się cofać, to po prostu będziemy mieli dalej. Dobrze. Grę będzie zaczynać Maja zatem. Natomiast pamiętajmy jeszcze o jednej zasadzie. Gracz, który zaczyna w pierwszej swojej aktywacji, nie zdobywa punktów. To jest taki mechanizm wyrównujący, że możemy zająć znaczniki w pierwszej turze, które na przyszłość nam się oczywiście przydadzą, ale nie spowoduje to tego, że będziemy mieli od razu jakąś niesamowitą przewagę wynikającą z zaczynania, co jak wiemy, rzut zaczynanie w wielu grach jest jednak rzutem bardzo kluczowym. Zapraszamy. Czyli pierwsze co robię, losuję moją pierwszą kartę. I tak, są tu super komandosi. Tutaj mamy położę, żeby ewentualnie było widać. Z Mają jest łatwiej, bo Maja zna te karty. Dobrze, super. Ze mną będzie trudniej. Jak coś to i tak będę podglądać, bo oni mają bardzo dużo akcji.
I tak. Zaczynam od długiego ruchu. Mhm. I tak. I pamiętajmy, że jeżeli aktywujemy oddział, to oba modele w oddziale muszą wykonywać te same akcje. Okej. Nie muszą, ale jeżeli nie wykonają, to po prostu jeden pauzuje. W związku z tym, że wybieramy ruch, to oba się muszą ruszyć. Mhm. Nie muszą się ruszyć tym samym ruchem. Czyli jeden może pójść po ziemi, drugi może skoczyć i tak dalej. Natomiast muszą wykonać dokładnie to samo. Okej. I też jak atakują, atakują obaj. W związku z tym wykonamy wtedy dwa ataki jakby w jednej aktywacji. No ale też te ataki tych oddziałów są proporcjonalnie słabsze. Tak, wykonałam pierwszy długi ruch. Mhm. I co jest ważne w superkomandosach, przez to, że są w dwójce od siebie, dostają skupienie. Skupienie sobie omówimy, jak będziemy wykonywać pierwszy atak. Ono generalnie w tej turze, w której je wykonają, pozwala poprawić możliwości ataku, natomiast biorąc pod uwagę tej odległości na stole, w tej turze superkomandosi nie powinni wykonywać ataku. Mhm. I tak. Zresztą możemy sobie przyłożyć, jak mówiliśmy, w grze jest premeasurement. Gdybyśmy chcieli tutaj zaatakować, no to brakuje nam sporego kawałka do twojej formacji. Na szczęście. I teraz to... Jeszcze. I teraz co zrobię? Za jeden punkt mocy odpalę plecaki odrzutowe. Czyli zostają z trzech punktów dwa do czasu przytasowania, ale dzięki temu każda postać z tej jednostki może wykonać dodatkowy krótki ruch. Jeżeli jest taka strzałka w górę na tym ruchu, to znaczy, że tym ruchem można również zmienić piętro. Super. Gdyby był tylko ten taki symbol, który jest na miarce, to wtedy ten symbol pokażę tutaj, na przykład komandosi go mają, to wtedy takim ruchem trzeba iść po ziemi lub schodzić. W związku z czym ten plecak odrzutowy jakby daje mi trochę więcej mobilności, no ale można się było tego spodziewać po Mandalorianach. Mhm. I tak, odmierzam. Tym wchodzę tutaj do góry. Okej. A tym dam radę wejść, nie będę na krawędzi. Jak wchodzimy na piętra, zasady są takie, że cała podstawka musi się zmieścić płasko. Nie mogą wystawać, co tak naprawdę modelarsko też jest spoko, bo zawsze jak się stawia te takie figurki na krawędzi, one większością są, tak, trochę balansują. Tak, kolebią się, tak. To... I teraz mój ostatni ruch, który nie jest za moc, mogę poprosić o dwójkę. Jeżeli... Jasne, proszę bardzo. I teraz przez to, że nie mogę wykonać już kolejnej akcji ruchu, nie mam do kogo strzelić, czyli nie mogę wykonać ataku, wykonam akcję przyczajenia, czyli o jeden tutaj bokiem się przechodzi bokiem. I oddział otrzymuje taki znacznik. Ten znacznik będzie powodował, że oddział do momentu, kiedy się następny raz nie aktywuje lub nie wejdzie w zasięg walki wręcz, ten oddział będzie się lepiej bronił. Okej. Okay. I to jest koniec. Koniec. Na pewno te postacie są w zasięgu walki wręcz ze znacznikami, w związku z czym położymy tutaj dwa znaczniki kontroli i do momentu, kiedy te postacie są przy tych znacznikach, no to one się jakby liczą. Natomiast pamiętajmy, że po twojej aktywacji i po każdej aktywacji, zresztą Mai również, będziemy za każdym razem sprawdzali kontrolę znaczników. W związku z czym, jeżeli się uda i się ich wypchnąć z tego, no to w tym momencie... Gdyby to nie była pierwsza aktywacja, to rozumiem, że również byśmy... Również wtedy byśmy przesunęli o dwa punkty w tą stronę. Jasne. A tak jak wspomniałem, jest pewien taki mechanizm balansujący, który pozwala nam to zrobić. W twoim przypadku musieliśmy... Ty już odkryłeś. Odkryliśmy już, tak. Mamy pana Rexa. I teraz ważna rzecz. Jeżeli na kartach postaci tutaj, tych losowanych, znajduje się taki znaczek tutaj, to jest podpowiedź dla nas. To znaczy, że postać, którą aktywujemy, ma jakąś umiejętność, która aktywuje się przed wykonaniem wszystkich akcji. Okay. W związku z czym sami nam przypomnieli po prostu, żeby o tym nie zapomnieć. I w przypadku pana Rexa może on wykonać krótki ruch sobą, jak i dowolnym jednym kolegom z dowolnego innego oddziału. I obie te postacie będą dostawały potem również znacznik przyczajenia, dzięki czemu będą się lepiej bronić. Przy czym tutaj jest ograniczenie też, że musi to być Republika Galaktyczna. W związku z czym, jak wspomniałem, ten Rex jednak w lepszą interakcję wchodzi z kolegami niż ten. To jest krótki ruch. I to muszę zrobić przed aktywacją. Przed wszystkimi akcjami, tak. Dobrze. Szczerze mówiąc, jak zwykle nie wiem, co robię, ale stwierdzam, że będę chciał się przemieścić w tą stronę krótkim ruchem.
Pamiętajmy też, że Rex ma strzał z zasięgiem 5, w związku z czym on bardzo sprawnie będzie wchodził w te zasięgi. Natomiast to też nie jest gra, w której opłaca się stać na końcu zasięgu, bo nawet jeżeli odepchniesz wrogiego żołnierza od znacznika i nie będziesz w zasięgu, to nie przejmiesz tego znacznika. Nie musisz być na tym samym piętrze, żeby przejąć znacznik, bo jeżeli nie będzie nikogo na dobrym piętrze, to wtedy liczą się modele na innych piętrach. Mhm. I Rex w swoim drzewku ataku, to sobie przerobimy za chwilę, bo na pewno z niego strzelisz, a jak nie, to będę korygował twój ruch. Dobrze. To wtedy przerobimy sobie, jak wygląda odpychanie. No dobrze, żebyś nie korygował mojego ruchu, to postaram się jakiegoś wielkiego fupa nie popełnić, ale dobrze. Czyli ty mówisz, że powinienem się zbliżyć. Podejdę sobie tutaj. Hmm? Jestem w tej chwili bez problemu w piątce. Mhm. I to był tak naprawdę ten mój... Otrzymujesz ten znacznik uników, mhm, i możesz również wybrać inną dowolną sojuszniczą postać. Przepraszam, wybierasz albo siebie, albo inną sojuszniczą postać. Tak, i wybrałem siebie. Wybrałeś siebie, okej. Okay. I teraz możesz wykonać albo atak, albo możesz drugą akcję ruchu. Przy czym jesteś w o tyle dobrej sytuacji, że jeżeli teraz wykonasz atak, mhm, to po ataku będziesz widział, co się stało. Czy mogę powtórzyć jakby atak? Nie. Jeden atak na turę. Nie wolno powtarzać akcji, nie wolno wykonać dwóch ruchów, nie wolno wykonać dwóch ataków, mhm, trzeba wykonać dwie różne akcje. Dobra, jasna sprawa. I też pamiętajmy, że Rex za jeden punkt mocy może się ruszyć jeszcze drugi raz. Dobrze, nie. Myślę, że to jest ten moment, to jest ta chwila. Chciałbym strzelić. To teraz przechodzimy do karty ataku. Przełożę tutaj, żeby na kamerze było dobrze widać. I teraz każda postać ma zasięg, tak jak sprawdzaliśmy, piątka tam na pewno będzie. Mhm. I tu jest ilość kości ataku, którym w ataku zasięgowym będziemy kulać. To jest ilość kości ataku w walce wręcz, ilość kości obrony w ataku, ilość kości obrony w walce wręcz. W związku z czym bierzemy 7 szarych kostek. Mhm. Zapraszam. No dobrze, pierwszy strzał. Piu, piu. I teraz tak. Mhm. Takie pęknięcia to są wyniki pudeł. W związku z czym je możemy śmiało odłożyć na bok. To są trafienia zwykłe. Nie mamy trafień krytycznych i skupień, ale to może nawet lepiej, bo sobie przerobimy ten atak na różnych etapach. Natomiast w tej chwili musielibyśmy sprawdzić, ponieważ strzelamy w komandosów. Komandosi lepiej bronią się w walce wręcz, gorzej w strzelaniu. Strzeliliśmy w nich, więc mają 4 kostki. Ponieważ mają żeton skupienia, mają piątą kostkę i jeżeli mają żeton skupienia, są w calu od terenu, a są na wyższym piętrze, więc na pewno są, to mają jeszcze jedną kostkę i komandosi będą się bronić z 6 kostek. I teraz tak, te symbole to są symbole porażek, więc je możemy sobie od razu odłożyć na bok. Mhm. To są symbole zwykłych obron, one będą bronić każdy po jednym trafieniu. Mhm. Natomiast tu mamy skupienia. Skupienia to jest taka mechanika, w grach Fantasy Flightu było tego dużo, takie serge. I generalnie w momencie, kiedy wiemy, ile mamy skupień, sprawdzamy po prostu w tabelce, co za nie dostaniemy. Mhm. W przypadku tutaj naszych mandalariańskich superkomandosów, za dwa i więcej skupień dostają po prostu dwie obrony. I teraz porównujemy ilość sukcesów z ilością obrony. Zostaje jeden nam. I sprawdzamy, co nasz przyjaciel Rex może zrobić na jednym wyniku. Gdyby było więcej, rozpatrywałby pod rząd więcej wyników. Okay. I może zadać albo dwa obrażenia po prostu, albo dwa obrażenia, to jest symbol odepchnięcia. Odepchnięcie działa w ten sposób, że bierzemy dowolną miarkę, bo one mają wszystkie taką samą szerokość, i odsuwamy kolegę o jedną tą miarkę dalej. I to jest o tyle istotne na przykład w tej chwili w ramach pana Rexa, że pan Rex strzelając do tej postaci może zadać jej jedno obrażenie, zepchnąć ją za teren, podbiec sobie ruchem, podbiec sobie tym manewrem obronnym, wskoczyć i zająć znacznik. Mhm. W związku z czym, jak widzimy tutaj, niewiele się wydarzy od strony takiej typowej dla gier bitewnych, no bo oni mają 8 życia, dostali jedno obrażenie, jedno z 8, emocje jak na grzybach. Przepraszam, jak ktoś lubi zbierać grzyby. Natomiast taktycznie udało się Rexowi odeprzeć znacznik, ustawić się tam i prawdopodobnie go jakiś tam czas bronić.
Dobrze. W związku z czym, jeżeli chcemy wykonać coś takiego, to po prostu za ten jeden mocy wykonujemy teraz podejście krótkim manewrem. Znaczy najpierw odepchnijmy może tego przyjaciela, bo to... Dobrze, strzeliliśmy do niego, zaznaczamy mu w takim razie w jakiś sposób, że otrzymał jedną... Zaznaczamy mu jedną przyjemność tą otrzymał. Tak, i ja przesuwam model, tak, przeciwnik tak. Przesuwa? Odpychający przesuwa. Dobrze, ja rozumiem, że w tym momencie i tutaj po prostu na dole. Jeżeli nie chcemy przesuwać figurki dokładnie do tyłu, korzystamy z tej miarki, ją się zgina, jest 90 stopni, przykładamy i w tym stożku musimy odepchnąć. Więc można tak lekko na boki odpychać na przyszłość. A teraz, i teraz tak, jak odpychamy przeciwnika, możemy również odepchnąć siebie w jego stronę. W związku z czym w ten sam sposób możemy podejść do przodu, czyli po prostu będziemy bliżej o ten bok miarki. Okej. I teraz, jeżeli chcesz to zrobić, zróbmy sobie w celach edukacyjnych, a też wejdziesz wtedy w lepsze miejsce w kamerze, będzie widać postać. Przesuniemy sobie go na drugą stronę. I on jak tu podszedł, to teraz widzimy, że tym długim ruchem skorzystamy z krótkiej miarki. Tak, jesteśmy w stanie, wejść i to właśnie zrobimy. Czyli on wszedł, czyli tak naprawdę... Czyli wykonaliśmy dwie akcje. Tak, najpierw wykorzystaliśmy w ogóle to. To było za darmo, bo to jest obok puli. Później był strzał i weszliśmy, ale ten strzał miał swoje konsekwencje, które spowodował odepchnięcie i ranę na I teraz na końcu tury sprawdzamy kontrolę tego znacznika. Na głównym piętrze, gdzie jest znacznik, jesteś tylko ty. W związku z czym przejmujesz kontrolę i znacznik idzie jeden punkt w stronę Republiki. No dobrze, ale a ten znacznik... A ten znacznik będzie punktował dopiero po aktywacji Mai. Aha, okej. Zawsze pod koniec aktywacji punktujemy tylko swoje znaczniki. Dobrze. Ja mam pytanie. Czyli jeżeli po wykonanej akcji, ataku lub obrony, co się dzieje z tym tutaj? Ten żeton zostaje, chyba że wejdziemy w zasięg walki wręcz. Okej. Więc on jakby zostaje całkowicie. I też pamiętajmy, że jeżeli są oddziały, one współdzielą te żetony. Zarówno te korzystne, jak i te niekorzystne. W związku z czym zabijając jednego pacjenta, zabijamy obu. Okej, to ciekawe. Nie trzeba dzielić. Z punktu widzenia mechanicznego, jak zaraz zobaczymy, ma to sporo sensu. Super. I przechodzimy do kolejnej tury. Okej. Darth Maul. On pana Maula. Mm. To jest mój ulubieniec. Muszę od tego zacząć. Mój też. Tu, gdyby ktoś chciał sobie czytać. I dobra. Zacznę od tego, że Maul nie musi oddawać mocy, może przyjmować na siebie obrażenia, które potem i tak mu pomogą. Im bardziej jest ranny, tym lepiej bije, ale nie musi płacić kosztów mocy w swoich umiejętnościach, może... Tak. Cool. Dobra. Poproszę długo i krótko. Prościwie bardzo. I tak, za jedno obrażenie, czyli jakby za jedną moc, wykonuje... Liczmy, bo to się przyda. No. Długi ruch. I tutaj. I tak. Mogę jeszcze trójkę. W trójce też? Tak. Ma taką zdolność, że może w trójce przyciągnąć, ale brakuje mu do tej trójki. Więc ma zdolność, że mocą przyciąga wrogów do siebie. Okej, czyli mógłbym je ściągnąć. Tak, bardzo dużo jest takich nawiązań filmowych w tych umiejętnościach. Super. Jakby. I teraz zastanawiam się, co zrobić. Więc... zrobię coś takiego, że ja mam zasięg strzelania czwórkę. To sobie zobaczmy. Widzieliśmy, że z trójki lekko brakowało, więc czwórki powinno spokojnie być okej. No więc co zrobię? No bo nie mogę przyciągnąć, czyli zostaje mi strzelanie. Zobaczmy tutaj. Będzie rzut mieczem świetlnym. W przypadku pana Maula jest to luksusowe 7 kostek. Nice. Gdybym przyciągnęła teraz, przyjęłabym na siebie dwa obrażenia i wtedy bym jeszcze miała jedną kość do ataku. Bo za każde trzy obrażenia dostaję dodatkową kość. Okej. Okay. I wtedy byś próbowała pewnie walki wręcz, gdyby się zbliżył odpowiednio. Tak, bo jakbym przyciągnęła, to po prostu byłby, zszedłby na dół, nie? Zapraszamy tutaj 7 kosteczek. Słab rzut. Teraz wyjmiemy pudła, bo te już znamy. Natomiast pojawił się symbol, tego nie widzieliśmy wcześniej, to jest skupienie. I widzimy, że za skupienie, pan Maul ze skupienia robi jedno trafienie krytyczne. I trafienie krytyczne jest o tyle ważne, że ono nie może być bronione
zwykłymi symbolami obrony. Musi być krytyczna obrona, coś w tym stylu. Niektórzy postacie typu Jedi, zaznaczymy to na karcie na przykład Obiego, umieją wybronić trafienia krytyczne, ale zwykłe postacie po prostu tego nie robią. W związku z czym widzimy, że jest pula z 4 zwykłych trafień i 1 krytycznego. Natomiast w przypadku pana Rexa, tutaj widzimy, że on się standardowo broni 5 kostkami, ale znowu, ma żeton obrony, czyli ma dodatkową kostkę i dodatkową za teren, czyli ma ich 7. Znaczy, że jestem wyżej. Tak, bo jesteś przy terenie, albo wyżej, albo za terenem. Okej. Okay. Wyjmiemy te. I teraz weźmiemy sobie pana Rexa. Co tam widzimy, że za 1 lub 2 skupienia ma 1 obronę. Mhm. Bez szału. Ale na tyle bez szału, że wszystkie, które ci było... Podstawowe, które mogłem i tak wybroniłem. Wybroniłeś. Dobrze. Bardzo tutaj dość spokojnie w siebie atakujecie na razie. Natomiast pan, z szacunkiem. Z szacunkiem. I pan Mały ma taką zdolność, że na pierwszym wyniku ma aż 2 obrażenia i odepchnięcie. Okej. Okay. W związku z czym mogłaby się powtórzyć sytuacja, którą mieliśmy wcześniej, gdyby nie to, że u pana Rexa pojawia się zdolność bracia broni, dopóki ta jednostka ma przynajmniej 1 żeton skupienia, a ma żeton skupienia, postacie mają niezłomność, w związku z czym nie wolno go odepchnąć. Jeżeli postać ma niezłomność, to nie może być odepchnięta, ale Maul może się odepchnąć w jego stronę. Natomiast 2 obrażenia dostajesz i tak. Oh man. I teraz Maja, możesz podepchnąć się w stronę Rexa, ale potem też możesz wykonać jeszcze 2 akcję, bo na razie zrobiłaś tylko tą za moc. Tak, bo... Tu odsuńmy, żeby było widać, że jest jedno obrażenie. Bo się zaraz z tym pogubimy. Wyłonił się zza budynku. No i ma teraz 2 akcję, gdzie może sobie podbiec w jakąś stronę, może zrobić unik, żeby się lepiej bronić przed strzelaniem, jeżeli ktoś będzie strzelał w pana Maula w ogóle z jakiegoś powodu, wiedząc, że on bije mocniej, jak jest ranny. Może zrobić to samo, co z komandosami, czyli po prostu sobie właśnie krzyczają. To pan Maul teraz, już teraz bronił się z 6 kostek, teraz będzie bronił się z 7, jak będzie przy terenie, będzie bronił się z 8, co już widzę po twoich oczach, że to nie jest jakiś topowy cel do twojego strzelania. Nie. Może podejdę bardziej w tę stronę, żeby być bliżej tego drugiego. Mamy koniec aktywacji. Tak. Zastanowię się jeszcze, czy nie obrócić sobie wtedy tak, na ponieważ drugą stronę. Karty postaci głównych mają 2 strony walki. Przeważnie te postacie mają 2 strony, które jedna jest lepsza w ataku, druga jest lepsza w obronie. Czasem jest tak, że któraś strona jest po prostu wyraźnie dominująca. Kiedy jest moment, kiedy możesz obrócić właśnie? Raz w ciągu tury możesz odwrócić. Okay. W przypadku Obiego ta strona jest na tyle dobra, że załóżmy, że ty podejmujesz decyzję permanentnie taką. Bardzo się z tym cieszę. Szczególnie, że to jest intro, jest dużo łatwiej. I teraz zwróćmy uwagę, jest tylko 1 punkt trzymany przez Mandalorian, w związku z czym znacznik wraca na środek i mamy ten mechanizm wyrównujący, który powoduje, że ta runda jakby się trochę bardziej zbliża ku końcowi. Dobrze. Powoli na razie, ale tak. Powolutku. I mamy kolejną turę Republiki. Dobra. Let's go! I teraz Obi-Wan ma 1 wadę. On nie umie strzelać. On musi podejść, on musi on być musi blisko. Podejść, ale ma też zdolność, że może za 1 mocy pójść do rezerwy i wtedy podskoczyć krótkim manewrem. A natomiast można też po prostu nim pobiec bardzo w tamtą stronę i zacząć już jakby wykonywać jakieś czynności. Tak, ja myślę, że pobiegnę sobie nim. Tutaj mnie nie interesuje, tu jest Maul, ale chronią nas budynki, zanim się i dobrze też pamiętajmy, że widzieć. W każdej talii jest Joker, który pozwoli nam w danym przytasowaniu jeszcze raz aktywować jeden z oddziałów lub postać, w związku z czym Obi, jeżeli będzie chciał, będzie mógł się ruszyć jeszcze raz w danym przytasowaniu, nazywając to rundzie. To jest jego pierwsza akcja. W drugiej akcji może zrobić unik, a za 1 mocny może jeszcze skoczyć krótkim ruchem. Tu może pokażmy. Dobrze, ja myślę, że skoczyłbym w takim razie tym ruchem. Znaczy nie... Za 1 mocy, co prawda, ale... Tak, czyli 1 odwracamy i skaczę po prostu nim sobie do przodu, tak. Bo jakby nie jestem zobowiązany, rozumiem, wskakiwać na coś, skąd nie. Może być do przodu. I teraz w drugiej akcji można na przykład zrobić unik
i powiedz jeszcze takim, wtedy jak robisz unik, użyj też brzegiem miarki jeszcze do przodu, w związku z czym będziesz już bardzo blisko tamtego znacznika. Tak zróbmy. Niech będzie. Przekonałeś mnie. A ten unik też pozwoli obiemu również się lepiej bronić. Sprawdźmy, czy doskoczyłeś w zasięg walki wręcz dwójeczką do znacznika. Nie. O, dużo nie zabrakło. Ale jak zabrakło, to zabrakło. W związku z czym z końcem tury przesuwamy o jeden punkt w twoją stronę. Tak. I podajemy dalej inicjatywę. Shatter point. Tu pokażę. W ten sposób wygląda Joker. Mhm. Joker pozwala nam aktywować dowolną postać. I też, jeżeli są postacie, które przy aktywacji mają jakąś umiejętność, to to też działa. Natomiast wiadomo, że na Shatter Pointie nie ma tego krzyżyka narysowanego, bo nie wiadomo, kogo aktywujemy. Jasne. No to ja aktywuję znowu Maula. Okej. Okay. Prosty wybór. No i znowu myślę, że za jedno obrażenie wykonam dodatkowy ruch. Pójdę sobie tutaj w tę stronę. Teraz zrobię inaczej tę aktywację. I teraz za swój zwykły ruch znowu sobie podejdę. I wygrę tak tutaj, żeby... Pod długim uchem wolno wejść do walki, ale nie wolno z niej wyjść. Okej. Okay. Czyli będę sobie tutaj. Rozumiem, że można krótszy ruch wykonać gdzieś na tej... Tak. Nie trzeba iść pełnego ruchu. Pełne muszą być tylko odepchnięcia. I tak. Nie jesteśmy nadal w walce wręcz, więc teraz za kolejne dwa obrażenia. No po prostu przyjdziemy tutaj do mnie. No w trójce na pewno jesteśmy, to jakby mogło, żeby tam... Proszę was. Czyli tutaj. Przesuwasz od razu po prostu na maksa? Moc ma zasięg 2, ale przesuwasz o 2, natomiast biorąc pod uwagę jeszcze podstawkę, to i tak się zderzyliście. Dobrze. I po tej zdolności jest bardzo ważna rzecz. Maul również przyznaje wrogowi taki znacznik. To jest jeden z 4 stanów, które mamy. Ten znacznik powoduje, że w twojej najbliższej obronie nie będą się liczyć te wyniki skupień. Okej. Okay. Także jest to dość mocna rzecz. Przy czym Obi ma taką super zdolność, że on i jego koledzy nie zrzucają uników, jak wchodzą do walki wręcz. W związku z czym normalnie to by spowodowało, żebyś stracił ten znacznik, ale ponieważ Obi ma taką umiejętność, super, to nie traci. Ja się nie przejmuję, bo jakby wiem z historii przecież, jak się to skończyło, nie? Także spoko. A propos Mati, muzyczkę poprosimy. Mamy 6 kostek w standardzie. 7 od naszego przyjaciela tutaj, bo jest ranny, w związku z czym atakujemy z 7. Pan Obi również się będzie bronił z 7, natomiast pamiętajmy, że te kostki Obiego przez ten znacznik, one są dużo słabsze kostki niż być powinny. Standardowo broni się z 6, ale dzięki temu broni się z 7. Dobrze. Tak. Najpierw atak. O, tu 3 pudła, trochę pomogłaś. Są jedno trafienie zwykłe i krytyczne. Mamy 2 skupienia. I teraz spójrzmy na tych skupieniach. W walce wręcz na 1 i 2 mamy trafienie krytyczne i pewne obrażenie do puli. No dobra. 7 kosteczek. Come on, Obi. I ponieważ masz wykrzyknik, to te się nie liczą. Why? Ale też spójrzmy, bo to jest to, o czym mówiliśmy, że pan Obi umie bronić krytyki. On na tych wynikach ze skupienia umie zamienić trafienie krytyczne przeciwnika na blanka. Czyli na pusty wynik. Teoretycznie nie jest to obrona, ale jak zamieniamy na pudło, no to byłby sukces. Teraz mamy jedno, było tylko jedno, które mogłeś obronić, w związku z czym nie pokarało ci to aż tak bardzo, ale ten żeton spada od razu po ataku. Tutaj obrażenie dostajesz od razu. I sprawdzimy na panu Maulu. 2 krytyki. Pierwsze 2 wyniki to są 2 obrażenia i odepchnięcie. Obiegom wolno odpychać i 2 obrażenia. Jeżeli jest taki symbol takiego krzyżyka, to znaczy, że on może w wyniku ataku wykonać jeszcze dodatkowy ruch. Okay. W związku z czym Mały jest bardzo mobilną postacią, bo może uderzyć, odepchnąć kogoś i jeszcze powiedz po znacznik. Natomiast no, daleko nie ma do tego znacznika, więc w tej chwili nie skorzysta z tej dodatkowej jakby mobilności. Także przyznajemy te 4 obrażenia. Położymy 5, żeby było lepiej widać, bo jedno już dostał z puli
I jak chcesz, możesz odpychać pana Obiego. No, odepchnę, żeby był dalej od znacznika. Ciemna strona mocy jest potężna w tej chwili, ale to jest prosta droga, łatwiejsza. I teraz spójrzmy, co się wydarzyło. Przy znaczniku, w dwójce, sprawdźmy, czy nie ma przypadkiem obydwu postaci. Tak. Zostajesz tak przyciągnięty do znacznika, że w tej chwili przy znaczniku są dwie postacie. Ponieważ są dwie postacie, nikt nie przejmuje kontroli. Trzeba mieć przewagę przy znaczniku. W związku z czym Maul wybrał agresję zamiast strategii. Czy gdyby był Reksiu tutaj, to byśmy my mieli tutaj punkcik. Tak, ale delikatnie was go tam nie ma. Nie. W związku z czym patrzymy na znaczniki, jest jeden punkt i znowu jakby zsuwamy się bliżej. Tam, tam, tam. Dobra. Co by tutaj zrobić? Czy są jakieś rzeczy, o których powinienem wiedzieć a propos? Komandosi, podobnie jak tak naprawdę prawie wszystkie klony, mogą wykonać zdolność, tak jak za manewr obronny, czyli za jeden mocy mogą podbiec krótkim ruchem i też mają taką zdolność, że mogą każdy ruch zamienić na wspinaczkę. W związku z czym tym manewrem obronnym mogą wskoczyć tu i przeskoczyć z tego tutaj, bo jak jest niżej, to można biec długą miarką. Czy można zrobić taki bardzo filmowy manewr, przeskakuje się tu i przeskakuje tu, tak. To będzie w sumie jedna akcja, a stamtąd jeszcze można strzelać, jakby stół jest otwarty wtedy. Posko. No dobrze, czyli chciałbym tak zrobić, chcę się tutaj dostać. Tylko pamiętajmy, że najpierw wykonujemy obie akcje i potem obie akcje, czyli najpierw trzeba obydwoma wskoczyć i znaleźć sobie tam miejsce, a potem go będziemy przeskakiwać. Dobra, tutaj akurat jestem na tyle blisko, że to nie jest problem. Tutaj te misie, jesteśmy blisko. No i teraz mówisz, że jestem... Tutaj i tutaj, teraz jak sobie zobaczysz miarkę, będziesz w stanie spokojnie przeskakiwać. Jednym tutaj bliżej, drugim tutaj dalej. Wtedy bardzo mocno zasekujesz sobie środkowy znacznik, a potem jak przyłożymy miarkę piątkę do mierzenia zasięgu, to nagle się okaże, że i tak masz wszędzie zasięg. Okej, dobra. I ponieważ wykonałeś manewr obronny, i dostają tak. ten, a z mocą się pożegnałeś do przetasowania talii. Tak jest. Dobrze. Proszę bardzo. Proszę bardzo. I teraz, jeżeli wykonujesz akcję ataku, nie muszą oba strzelać ten sam cel. Świetnie. Mogą. Świetnie. Maul ma 11 życia, będzie się bronił co da z 7 kości, ale trzeba mieć 7, żeby go jeszcze dokończyć. Mandalorianie będą się bronić z 5 kości, czyli z 2 mniej i też mają 7, żeby ich zabić, w związku z czym musisz teraz wybrać. Dobrze, moje pytanie brzmi, czy Rex mi tutaj w jakikolwiek sposób przeszkadza? Nie. Nie, nie widzimy go. Szczerze mówiąc, z ciekawości, jeden odda strzał tutaj w stronę Mandalorianina, a drugi odda w stronę Maula i zobaczymy, co się będzie działo, tak żebyście widzieli, jaki to ma To teraz wpływ. Bierzemy sobie naszych komandosów. Nasi komandosi mają 6 kostek na zasięgu 5. 6 kosteczek. Dobrze, to najpierw będziemy tutaj oddawali strzał. Mhm. Wyjmiemy pudła. Mamy 2 zwykłe trafienia i 2 skupienia. Mhm. Na 2 skupieniach jest 1 krytyk. No, a druga kostka spada po prostu. Dobra. I teraz ja się bronię na 4. Oni mają 4, ale mają dalej żeton skupienia, czyli żeton uników, więc mają 5 kostkę. Ale to wcale nie jest tak źle, bo na tym jednym skupieniu i tak mają obronę tutaj, w związku z czym widzimy, że przechodzi sam krytyk, w związku z czym 2 obrażenia przechodzą, bez odepchnięć, bez niczego, po prostu dobrze. Twardo. I teraz będzie kolejny strzał, to będzie strzał w stronę Maula, również 6 kosteczek. Come on. Tu też wyjmujemy sobie ten, jedno krytyczne jest, z tego pamiętamy, że na 2 jest 1 i 2 zwykłe. I sprawdzimy, co Maul zaproponuje w obronie ze swoich... Ilu? I teraz tak, Maul ma 6 kostek, ponieważ Maul był w walce wręcz, więc stracił żeton uniku. Tylko walka wręcz powoduje to? Tak, lub aktywowanie się ponowne oddziału. Okej. Okay. Czyli broni się na 6? Na 6. O, pan Maul ale to wygląda tak groźnie, ale zobaczmy, że Maul na 1 do 3 generuje i tak 2 obrony, więc i tak ściągniemy wszystkie zwykłe. Mhm. I teraz spójrzmy. Poznamy teraz drugi rodzaj żetonu negatywnego. Te 2 obrażenia położymy panu Maulowi
zabierzemy 3 zwykłe. Mhm. I dostanie żeton przygwożdżenia taki. Ten żeton powoduje, że następny raz, jak pan mało będzie chciał się ruszyć, zdejmie ten żeton, ale się nie ruszy. Okej. Okay. Czyli on tak jakby na mobilności trochę stracił w tej chwili. I również porównujemy znaczniki. Jeden dla ciebie. I teraz ja, tak? Tak. Tu nie ma niespodzianki. Tak. To Gar Saxon. I Gar Saxon też widzimy, że ma taką zdolność, w związku z czym tutaj widzimy, że może jednego kolegę z Mandalorian skokiem przesunąć. Mhm. No i normalnie tutaj mógłby wskakiwać i próbować robić remis na środku, no ale... Teraz nie wiem, co mam zrobić. Ciężko jest zrobić remis na 3 klonów. Mogę wskoczyć, ale to za dużo nie da. A nawet jakbyśmy grali drugiego straga, byłoby ciężko. Ten tutaj niech sobie po prostu tak stoi. No to mogę prosić o miarkę krótkiego ruchu. Jasne, proszę. To żeby było zabawnie. Zobaczę, czy się zmieszczę pod stawką. Spokojnie. Niech będzie tak filmowo. Okej. Okay. Teraz zaczynam aktywację samego Gara Saxona. Tak. I tak. No to... Długiego ruchu też mogę poradzić wtedy. To Gar Saxon spróbuje pomóc Maulowi. I długim ruchem jednym tutaj. To raczej nie pomoże, ale można zawsze spróbować. I teraz za jeden mocy wykona krótki ruch. Jeżeli doskoczy w zasięg walki wręcz, to będzie już wtedy przyjmował ten znacznik. Mhm. Ale chyba mu się nie udało. Nie, udało mu się. A tak, tak. Jeden ruch był... Głupio wyszło. No, była jedna akcja ruchu i jedna akcja za moc. Mam jeszcze jedną akcję do wykonania, no i będę strzelać, no co mam innego do roboty. Śmiało. Na zasięg 5 jest 6 kostek. Proszę. Czyli tu mam. Tak. 6. Pan Obi, jak ma moc, ma zdolność, że umie się lepiej bronić przed strzelaniem i odbijać strzały. Głupio wyszło. Ale to, że tam byłeś, blokowałeś znacznik, więc to też nie jest za darmo. O. Mamy 3 zwykłe trafienia i trafienie krytyczne. Tak. No i pan Obi teraz, jak może z 7 kości pokazać klasę? Musi! Nie wiem, czy nie przerzuciłem tam jednej. Tu było zwykłe. Pan Obi nie miał żadnych skupień, w związku z czym to wypada. Przechodzi jeden wynik tylko. I na tym jednym wyniku są po prostu 2 obrażenia. Tu trochę jakby się już... Ale w takim wypadku ten tak? Zostaje. Nie. Nie. Dopiero teraz będzie. A. Dopiero teraz go zobacz. I teraz na końcu zdobywane są 2 punkty. I Tura przychodzi do ciebie. Tura przychodzi do mnie. I w momencie tasowania... Czy zmniejszane są znowu te? Nie, nie, ponieważ to jest po mojej. Zmniejszane są dopiero jak jest remis, albo jeżeli po swojej turze przegrywasz. Okej, okay, w ten sposób. Dobrze, dobrze, dobrze. Wiemy, co wylosuje? Wiemy, co wylosuje, więc to jest pytanie, co tutaj możemy zrobić ciekawego. Gdzie możemy od razu pokazać tym, którzy się doliczyli, że jest to Joker. Masz teraz kilka możliwości. Możesz spróbować na przykład zdobywać ten znacznik, bo on jest osiągalny. Czy to na przykład ten? Właśnie się zastanawiam, czekaj, skoro jest primary range. Ale możesz skoczyć na to i z tego przeskoczyć. Dość specyficzna makieta, ale pozwala na takie cuda. Wiesz co, chyba bym chciał odpalić właśnie Rexa. Plan będzie taki, żeby, ponieważ on może na początku, chociaż nie, bo on musi wykorzystać. Nie, to już mi się pomyliło. Dobra, czyli mogę zrobić krótki ruch i tym krótkim ruchem będzie skok tutaj na pień. Następnie będę chciał oddać strzał i może odepchnąć w ten sposób przeciwnika. Tak. I w tym momencie tych kosteczek tutaj kapitan ma troszeczkę.
Jest ich 7, jest spoko. Jest ich 7. I pamiętajmy, że ci panowie stracili znacznik skupienia, bo on zdecydowanie był w walce wręcz. Tak. To nie jest najgorszy rzut. Nie, nie. I teraz pan Rex ma taką zasadę, że na jednym skupieniu, zobaczmy, on akurat trafień krytycznych nie dokłada, ale dokłada dwa zwykłe do puli, czyli z jednej kostki robi dwa trafienia. To nie jest najgorzej. Mamy 5 zwykłych trafień i krytyka. Natomiast Mandalorianie bronią się z 4 kostek, czyli no widzimy, że coś tutaj na pewno przejdzie. Tu widzimy, że są na 2 skupieniach, są 2 obrony. Mhm. I teraz co tu się wydarzy? Te 2 obrony wybronią 2 trafienia. Tak. I mamy 4 wyniki. Im zostało 5 życia. Jest teraz karta Rexa. W związku z czym, skoro zostały 4 wyniki, masz 2 możliwości. Możesz iść dołem, wbić 2 odepchnięcia, leczenie w siebie, 2 leczenia w siebie i zepsuć im nogi, ale to będą tylko 3 sztuki. Mhm. Albo możesz po prostu załadować 6 obrażeń, wykrzyknik na przyszłość i jeszcze ich odepchnąć i spowodować, że oni zostaną osłabieni i omówimy sobie mechanikę osłabiania. Oh yeah, to mi bardzo odpowiada. Tak, tak zrobimy. I teraz zobaczmy. W momencie, kiedy postać otrzymuje tyle żetonów, że wyrównuje to ich pulę życia, otrzymują pierwszy znacznik taki oznaczający, że zginęli jeden raz. Jeżeli się aktywują następny raz, ściągną wszystkie obrażenia i nie więcej niż jeden znacznik negatywny, który mieli. Ale do momentu, kiedy się nie aktywują, oni nie liczą się do liczenia kontroli znaczników. Dobrze, rozumiem. Czy wracają z taką samą ilością życia, czyli mieli 8 i będą mieli 8? Będą mieli 8. I dopiero jeżeli się aktywują, jeżeli zginą następny raz, to też nie schodzą ze stołu. Giną wtedy, kiedy się aktywują z pełną ilością tych znaczników zniszczenia. Czyli tak naprawdę, żeby figurki w tym momencie zginęły, to jest to, o czym ja mówiłem na początku, że ta gra nie jest do końca zabijaniu figurek, trzeba ich jeszcze pokonać jeszcze raz i oni się potem jeszcze muszą aktywować. Okay. A nie wolno strzelać do oddziałów, które są pokonane, dopóki one się nie aktywują. W związku z czym jest szansa, że przetrwają. Okay. Ale masz swoją długą akcję i zarówno ten, jak i ten nie liczą się teraz do kontroli znaczników, ponieważ ich pokonałeś. Ale i tak jeden odpycham tego dżentelmena. To tu sobie możesz zobaczyć. Dokładnie na samym dole. Bo to ma plecak. I też trzeba pamiętać, że postacie, które zostały pokonane, za każdy raz, które zostały pokonane, w każdej zdolności ci płacą jeden mocy więcej. W związku z czym zaczynają być taką straszną gąbką na te punkty mocy. No dobrze. I w takim razie, skoro tak naprawdę z moich 2 akcji wykonałem jedną, bo oddałem strzał, w tym momencie przechodzę sobie tutaj na znacznik. Ciekawości, wybacz, że ci przerwałem. Mówiliśmy, że patrzymy z góry 2D, czyli w momencie, gdyby on mógł być brany pod uwagę, czy byłby, gdyby był w zasięgu dwóch... Do kontroli znaczników musisz być liczymy najpierw to samo piętro. Dobrze. W związku z czym to spychanie, to tak naprawdę Shatterpoint, którzy śmieją, że jest grom o spychaniu ze składek. Bo jak się ich spycha, to się powoduje, że oni trochę gorzej kontrolują, ale też właśnie mamy znacznik, są 2 punkty przez to, widzimy tutaj już jakby ten koniec, dość mocno wyrównane macie te znaczniki, w związku z czym to się szala się nie przechyla na żadną stronę, ale już widzimy, że ten mechanizm tych punktów tutaj mocno kurczy jakby zakres. Teraz u Ciebie jest również przetasowanie talii. I mamy dodatkowe 3 znaczniki. Dobra, teraz zobaczymy. O, i akurat będą teraz idealni. Dobrze. W momencie aktywacji ściągamy obrażenia. Ściągamy jeden negatywny znacznik. To się odwraca na tą stronę, żeby to zaznaczyć. Że raz już. Że raz już byli zabici. I teraz ten ich plecak odrzutowy, który oni normalnie skakiwali, kosztuje 2 punkty. No dobrze. Ale z drugiej strony Maja ma zagwarantowaną kontrolę tamtego znacznika, w związku z czym już jakoś tak najgorzej nie jest. Także mamy mandaloriańskich superkomandosów, nie są w najlepszej pozycji, no ale nie zawsze są święta. Można coś spróbować, coś wymyślić. Tak. I też pamiętajmy, że mimo tego, że oni mają tą dodatkową moc za plecak odrzutowy, to mogą też również zwykłym uchem tutaj się wspiąć. Natomiast Mandalorianie, jak widzimy na drzewku, oni na dość późnych efektach spychają, w związku z czym nasz przyjaciel Rex jest jeszcze relatywnie bezpieczny.
co nie znaczy, że on nie ma wbitych właśnie dwóch obrażeń i tam się zaraz nie zacznie rozwiązanie agresywne. To może, żeby nie wykorzystywać tej mocy, bo nawet jak wylosuje maula, to on już ma trochę wbite, po prostu właśnie tym tutaj wskoczę, żeby być w walce wręcz. Też zwróćmy uwagę, że Mandalorianie lepiej atakują i lepiej się bronią niż wręcz strzelają. Tak. To ciekawe. No to tym, żeby nie było, że nie wykonałam żadnego ruchu przesunego tu. Żeby było. Tak. I też pamiętajmy, że postać, która jest w walce wręcz z jakąkolwiek aktywną postacią, nie może wykonać strzału. W związku z czym ten Mandalorianin będzie musiał zaatakować komandosów, a ten Mandalorianin będzie musiał zaatakować pana Rexa. Okej. Okay. No i jak już z kimś walczymy wręcz, to nie strzelamy tam gdzieś obok. No ale rozumiem, że gdy będzie moja kolej, to ten komandos może już oddać strzał. Nie, bo jest w zasięgu dwa tutaj. A, okej, okay, te dwa blokuje. Okay. Dwa blokuje. I co jeszcze jest dobra, ciekawe, że jeżeli się wyjdzie z walki wręcz z superkomandosami, to oni zdają obrażenia. Tak, automatycznie się dostaje dodatkowo. Okay, taką wycofując mają, taką ją mają po prostu zdolność. Jeszcze. Ale na przykład, jeżeli strzelasz po kolei i pierwszym zepchniesz, to drugi już może strzelać. Mhm. Okej. Okay. Jest to super uwaga, tylko że komandosi nie spychają. Tak. Ale poza tym działa. Super. No dobra, dawaj. No to atakuję. Najpierw sobie tym strzelę w Rexa, czyli dobrze. Na 6. I Rex jeszcze jeden. Zobaczymy, co mi wyjdzie. Co tam? To nie jest zły rzut. Widzimy tutaj 5 trafień i na jednym skupieniu wręcz mają w ogóle krytyka. Przy takiej puli, no to teraz wymieniacie się takimi trochę odważniejszymi uderzeniami. Tak, zaczęło się delikatnie. No ja mam 5 kości, a 6. Tak. No i zobaczmy. To są no, pudła. Niezbyt. Na dwóch skupieniach jest jedno, więc widzimy tutaj, że wybronimy 3. Tak, czyli dostaje. I zaraz dostanie. I teraz tak, jeżeli na tych drzewkach są strzałki, tak, to gracz kontrolujący może wybrać, którą sekwencją będzie szedł. I tu już wybór jest po stronie Mai. Na pewno musi wbić 2 obrażenia, to jest pewniak. Potem może wybrać 2 obrażenia i ten żeton będzie powodował, że w następnym ataku nie korzystasz ze skupień w ataku, a żeton krwawienia powoduje, że jeżeli następną akcję wykonasz inną niż leczenie, dostaniesz 3 obrażenia. Biorąc pod uwagę, że dostaniesz teraz obrażeń, to będą kluczowe 3 obrażenia. Okej. Okay. No to ja pójdę tym środkowym drzewkiem. Czyli ma tutaj 2 obrażenia, 3 obrażenie i kropelka. I teraz masz 2 możliwości. Albo obrażenie i skok. To obrażenie i skok jest obiektywnie lepsze, natomiast nie mam żadnego pojęcia, gdzie ci się opłaca skoczyć. Właśnie, to jest to, nie? Niby więcej, lepiej, ale jakby no niewiele z tego wyniknie. Nie w tym wypadku. No nie przeskoczę, nie? Nikogo. Więc no to niech będzie po prostu to jedno obrażenie. Okej. Okay. Ja mamy drugi atak w komandosów. Znowu wracamy do 6 kostek, bo to jest atak wręcz. I to już jest gorszy rzut. No i tu mieliśmy to dobrze, bo on stał gorszą. I na dwóch skupieniach dalej jest tego jedno trafienie krytyczne. Ale komandosi w walce wręcz i tak przez żeton ten będą się bronili 5 kostką. A, zapomniałem o tym żetonie, to nie tak źle. To jest jedna zwykła obrona na dwóch skupieniach. Mamy 2 obrony, czyli to tutaj jakby wszystkie zwykłe i tak wyczyścimy. Zostaje trafienie krytyczne, na trafieniu krytycznym 2 sztuki. Natomiast komandosi klony mają taką zdolność tutaj protekcja. Protekcja mówi, że jak dostają obrażenia, dostają jedno mniej. Z jedną sztukę. Okej. Okay. No, uszło mi to całkiem. Nie tak jak Rexowi. Nie, nie. I teraz przesuwamy punkty o 1, w związku z czym znowu zsuwają się do środka. Dobrze. No dobra, moja kolej, zobaczmy co tam jest. Obi! I ile ten miś z kłami ma życia jeszcze? 6. Ma 6 była wbite, ale ma jeszcze 5. Dobrze. Skoro my jesteśmy w tym momencie w zasięgu... Nie wiesz o tym jeszcze, ale on jak ginie w walce, wręcz umie uderzyć. Tak. Lepiej go nie atakować. Ale wybór jest twój.
Natomiast Obi ma taką zdolność, tak znajomo brzmiącą, witajcie, za jeden mocy wykonuje podskok i w wyniku tego podskoku dostaje dodatkowe 3 kostki najbliższego ataku, czyli wypłaca z imponujących 10 kości, co jest bardzo rozsądną wartością, w związku z czym po tym drzewku on tam będzie sobie... To mi się podoba. Śmiało spacerował nad takim podskokiem, śmiało na przykład sięgnie również w Saksona, prawda? Tak, i on mi tam, nie ukrywam, przeszkadza również. Dobrze, chciałbym to wykonać. On za jeden mocy wykonuje to. Za jeden mocy. Ponieważ się aktywował, traci ten żeton. Dobrze. Miarką krótką? Krótką. Podskok jest krótką. Dobrze, podskok jest krótką miarką. Dobrze. I teraz kolekcjonujemy wszystkie kostki, kład 10 mamy. Superacko, to mi się podoba. Wiaderko. Chciałem powiedzieć, że wybijemy pudła, ale tak jakoś dużo ich nie kulnąłeś. Nie. A jest 5 skupień. To nie jest najlepiej, bo przeważnie te postacie przy dużych ilościach już potem się marnują. Ale jak widzimy, 4 i więcej skupienia to są 2 krytyki i 2 zwykłe trafienia. To czyli... całkiem spoko bym powiedział. No najgorzej nie jest jakby. Tutaj dramatu nie ma. Mamy 8 sukcesów w puli. Sprawdzimy, jak Saxon się broni. Saxon broni się z 4. No to jakby śmiało możemy założyć, że nie wszystko wybroni. Ale 3 wyciągnął. I sprawdzamy. Teraz ty będziesz sobie spacerował po swoim drzewku. Zobaczmy. Na pierwszym wyniku musisz wziąć 2 i odepchnięcie. Tak. Potem możesz iść albo przez jedno obrażenie i tutaj, albo przez jedno obrażenie zepsucie ataku, tu. I teraz tak, mając 5 wyników, 1, 2, 3, 4, 5, maksymalnie możesz dodać 8 obrażeń. Pan Saxon ma 9 życia. W związku z czym, żeby go zabić, brakuje tobie jednego wyniku, więc tak go nie zabijesz, no ale możesz mu tutaj nadokładać jakieś nieprzyjemności, że tak powiem. Na pewno zależało mi na tym, żeby go odsunąć. A i teraz przypomnij mi ten znak, ten wykrzyknik. Wykrzyknik to jest to, co kiedyś zepsuło ci bardzo mocno obronę u pana Obiego. I już wiem, że nie można wykorzystywać. Tak, to jest generalnie coś, co warto dołożyć. Zepsuty pistolet spowoduje, że pan Saxon będzie gorzej strzelał. No i prawdopodobnie, skoro i tak go nie zabijasz, to możesz go jeszcze odepchnąć, żeby już nie trzymał znacznika. Tak, to jest ważne. I jeszcze skazać mu się gorzej ruszać, co jest no nieprzyjemne, no co mam ci powiedzieć. No. Dobrze. Ale 7 to też jest dobra zaliczka, prawda? I teraz tak, jeżeli go odepchniesz na przykład w teren, to on kończy ruch w momencie dotknięcia, więc możesz sobie go zostawić po prostu tam, albo odepchnąć go daleko, bo tobie najbardziej zależy na tym, że on nie trzymał znacznika, bo przy kolejnej aktywacji, jak jeszcze ktoś mało odepchnie przypadkiem, to jest sukces. No, ale tak jakby tutaj go odepchnę, jest poza... Teoretycznie możesz iść za nim, a nie wiem, czy też się odsuwać od znacznika. Nie, nie chcę. Jestem w tym miejscu, w którym chcę być. Także jestem zadowolony. 2 punkty na koniec tury. Pięknie. Teraz moja kolej. No to pierwsze co... Zemsta. Tak, umierają, bo... tak, to może być niezgodne z osią filmową. Ale pierwsze co robię, to się leczę, żeby ściągnąć z siebie stan, nie? I to jest ważne. To jest jedna akcja. Okej. Okay. To jest po prostu wykorzystanie, koszt tej akcji to jest utrata jednej akcji, nic więcej nie kosztuje mnie to leczenie. I co ważne, zmieniam stronę, że będę mogła tylko bić. Wręcz. Ale za to mocniej, no jakby to... No, to drzewko może dużo zdziałać, nie? No, jak ubiłeś Obiego, to wiesz, jakby... No, nie mam co wykonywać długiego ruchu, nie mam co marnować też obrażeń na przyciąganie, więc po prostu zaatakuję. I teraz tak, z bazy mamy 5 kostek, 7, tak? I za każde 3 obrażenia jest po kostce. Moja luksusowe 9, jedno mniej niż Obi, ale... Nice. To nie jest najlepszy rzut, ale zobaczmy teraz znowu, tak? Na 4 skupieniach mamy 2 krytyki i 2 obrażenia w puli. Co biorąc pod uwagę, że pan Obi ma tylko 3, to te 2 obrażenia mogą być dość bolesne. Tak, ale mam 6 kostek. Tak.
spróbujemy coś z tym zrobić. I teraz zobaczmy. Na czterech obronach, na skupieniach, pan Obi ma dwie obrony i jednego krytyka zamienia na blanka, czyli tak naprawdę zabieramy go z puli, to obronimy, a jeden krytyk zostanie. O, niestety. Na tym krytyku znajdziemy dwa obrażenia, czyli razem cztery. Pan Obi dostanie łomot. Dobrze. I teraz tak, dostajemy za to jedną czarną i pan Obi nie liczy się teraz do trzymania znacznika, czyli to wszystko, co tam wykonano, zostało z Garem Saxonem, trochę krew w piach, ale przesuwamy jedno to i ponieważ Maja przegrywa, dostaje taki żeton handicapa. Dobrze. No dobra. Dobrze, co by tutaj zrobić w takim razie? Sytuacja jest taka... To jest dość kłopotliwą sytuację, bo jak odejdziesz od tego znacznika, to przejmą go komandosi, niestety. Ale jednego kolegę możesz ruszyć, jeżeli chcesz jakiegoś sobie przestawić. Pamiętać też musisz, że po przestawieniu ten kolega dostanie żeton uników. W związku z czym to też zawsze jest taki... Możesz na przykład, nie wiem, komandosom dołożyć długi unik, żeby się lepiej bronili. Po prostu. A nie ma limitu jakby uników? Nie ma. To nie jest tak, że ma jeden? Nie. Okay. Limit uników nie działa w strzelaniu, natomiast w walce wręcz zawsze, nieważne ile masz uników, to i tak dodajesz tylko jedną kostkę. Okej. Okay. Ale gdy na przykład Gar Saxon chciał rozstrzeliwać komandosów, no to są trochę lepsi. No dobrze, wiesz co, myślę, że będę chciał wykonać ruch komandosami. On jest jakby tylko formalnością tak naprawdę, bo chodzi mi właśnie o ten drugi znacznik, natomiast... Tu już rozpatrywaliśmy to, teraz tak, kapitan Rex ma 9 obrażeń, jeżeli on nie uleczy tego, to zabije sam siebie w aktywacji, bo dostanie z tego 3 obrażenia. Okay. I dojedzie tutaj, więc tak jakby nie masz tej akcji. Dobra, ale jedna mi została. Zostaje, no i możesz na przykład uderzyć. No to przywalę mu w takim razie. Mam tutaj 7 kostek. No i zobaczmy. Okej. Sprawdźmy pana Rexa. Pan Rex na 2 skupieniach ma 2 trafienia. Ale tu nie strzelałem, ale to jest tak samo. W walce wręcz, przepraszam. Tak, tam ma tak samo akurat. Tak samo. W związku z czym no, zaplanował 7 sukcesów. Natomiast Mandalorianie nie bronią się już tak źle jak w strzelaniu, bo bronią się z 5 kostek. Tak, pamiętam. Mhm. I na 2 skupieniach tu widzimy 2 obrony. Trzymamy nawet za dużo, żeby obronić wszystkie zwykłe. Natomiast zostają 3. I teraz pan Rex, zobaczmy tutaj, może iść albo górą, bardzo wbić im 5 obrażeń, mocno ich osłabić, albo pójść dołem, wbić 2 obrażenia im, 2 uleczyć siebie i 2 razy ich odepchnąć. Ta druga opcja mi bardziej podpowiada, jak najbardziej. Czyli z 6 robią się 4 obrażenia, Mandalorianie dostają swoją 2, a tu kolegę możemy... Możemy ponownie. Tutaj nieustanna walka. No dobrze, to jest koniec tyle. Kury. Trzymasz 2 znaczniki, przechodzimy tutaj i aktywacja. Shatterpoint. Gara Saxona boję się trochę ruszać, bo mogę uleczyć tylko jeden stan. Okej. Okay. Tak, to trzeba pamiętać, że jeżeli na przykład Gar Saxon powie, że robi plecak odrzutowy, czyli robi dodatkowy skok za moc, to po prostu zdejmie znacznik ruchu. To jest o tyle istotne, że teraz jeżeli na przykład aktywujesz z Shatterpointa Obiego i wypchniesz pana Maula, to wygrałeś grę realnie. W związku z czym ten Gar Saxon wcale nie jest taki głupi w tym miejscu. Właśnie tak patrzę. Mogę go bić wręcz, więc... Pamiętajmy, że Obi nie żyje. Tak, przepraszam, dobra. Ale możesz postrzelić Mandalorian. Komandosów. No tak. Mogę jedynie tak zrobić. I też pamiętajmy, że jeżeli jesteśmy w walce z pokonaną postacią, to ona nam nie blokuje strzelania. Okay. W związku z czym Gar Saxon może dobiec do znacznika. Spoko. Chyba najlepsza opcja, żeby zbliżyć się, wejść w tą dwójkę i później spróbować tutaj namieszać. Agresywnie. Tylko to będzie kosztowało jeden mocy, żeby zdjąć ten znacznik.
Okay. I teraz dopiero akcją, już nie mamy tego popsutego ruchu, więc teraz akcją ruchu możemy się po prostu normalnie ruszyć. A tak to byłaby krótkie? Nie, bo normalnie gdybyśmy wykonali, bo to powoduje, że pierwszy ruch, który wykonujemy, on się nie wykonuje. Gdybyśmy wykonali akcję ruchu... Okej, to byśmy stali w miejscu, więc nic byśmy nie zyskali, więc tak. Okej, jasne. Ale sam to obim zrobiłeś. Dobrze, nice. Okay. Widzę rzuty sumienia. Nie, brak. To może podajmy Majce miarki. Tak, oczywiście. Dobra, to i to. Proszę. No to jeżeli mogę się już teraz bez problemu ruszyć, no to ruszę się tutaj, żeby być bliżej znacznika, a że Garsaxon dobrze strzela, bo z piątki. Tu mamy miarkę, możemy tak zmierzyć, ale to... To myślę, że nie będzie problemu, żeby trafić. O, nie. Luzik. No dobra. I teraz tak, tu jest 6 kosteczek. Ale pamiętajmy, że Garsaxon masz też ten znacznik, więc on nie będzie wcale tak dobrze strzelał. I co ten znacznik powoduje? Że wszystkie skupienia w ataku są pudłami. Okej. Okay. Czyli te wyniki wyciągamy tak samo jak pudła i zostają dwa. Ty masz w strzelaniu 5 plus dwa żetony uniku. Tutaj jeszcze 7. Czyli z tych trafień, co były, bo wyjąłem, jedno zwykłe było nimy, zostaje krytyczne. W związku z czym Garsaxon na krytycznym trafieniu dwa obrażenia, ale jak pamiętamy, oni mają protekcję. Jedno. Także mamy teraz jeszcze podsumowanie punktów. Tak. Maja kontroluje jeden znacznik, przesuwamy. Tu przechodzi jeden ten. I ważna zasada. Czarne znaczniki nie mogą dojść do zera, czyli nie można przejść na stronę przeciwnika tymi znacznikami, dobrze. Aż tyle handicapu nie można dostać. Na jedynce się zatrzymuje w naj. Tak, w związku z czym nazywamy twoją aktywację. Ta ta ta. Okej, okej, okej. Mamy komandosów. Okay. I teraz tak naprawdę spójrzmy na stół tylko szybko, Mikołaju. Masz jeden znacznik, masz drugi znacznik. Tak. Jeżeli w twojej aktywacji żadnego nie stracisz, ten pojedynek wygrałeś. Dobrze. Nie mam zamiaru nic stracić. Teraz pytanie, czy tak, czy komandosi mogą przepychać? Już zapomniałem. Komandosi nie mogą przepychać niestety. No, tak ustaliliśmy to wcześniej. Natomiast jak bardzo chcesz pana Garsaxona postrzelić za to, co wykonał, to jednym komandosem możesz odejść, bo nawet jak macie tyle samo postaci przy znaczniku, to kontrola jest utrzymywana przez gracza, który był wcześniej graczem kontrolującym. Nie zmienia się. Nie okay. Zmienia się. W związku z czym możesz jednym odejść i postrzelić pana Saxona. Bo oni strzelają na odległość... Na piątce. Na piątce. Ale pamiętajmy, że nie strzelają, jeżeli są w dwójce od innych postaci. W związku z tym tu Maja komandosami zwarła twój oddział strzelecki. Prawdopodobnie jak gdzieś tam na róg. Tak, obiegnie. Na róg musiałbym uciec. I to dobrze. No to tak zrobię. Nie będę tutaj jakoś szczególnie sprawdzał, czy jestem w stanie to wykonać. Bardziej sprawdzę, czy udało mi się odejść. No. Możesz zbiec na ziemię tak naprawdę. Tak? Mówisz... Tak. No to teraz już spokojnie jestem i poza tym i w tym momencie... Mamy jeden atak tutaj najpierw w walce wręcz. To jest 5 kostek przeciwko 5 kostkom. Oni aktywując się wyłączają sobie uniku. Co my tutaj mamy? Jeden... 3 trafienia i zwykłe trafienie ze skupienia, czyli 4. To nie jest zły rzut. Ten też nie jest zły. Widzimy, że tutaj na dwóch i więcej skupieniach są dwie obrony. W związku z czym jeden zostaje, dwa obrażenia na zaliczkę. Na okay. Przyszłość byłyby spoko. Dobrze. I teraz zostaje nasz ulubiony strzał w pana Garsaxona. Tak jest. Za te zniewagi wszystkie 6 kostek. Pamiętajmy, że pan Garsaxon ma wykrzyknik. Nie będzie mógł korzystać. Tak, a ten żeton zużył w ostatnim ataku przecież. Także mamy krytyka na dwóch skupieniach. W strzelaniu jest drugi krytyk. Tak, jest jedno pudełko. I tu mamy 4 kości obrony. Czyli zwykłe wybronimy, dwa przechodzą. Znowu zepsułeś mu ruszanie się. Dwa obrażenia na styku. W związku z czym mamy teraz taką sytuację, że przesuwamy oczywiście jeden czarny. Na końcu aktywacji dwa znaczniki dla ciebie. I to byłoby w normalnej grze wygranie tego takiego pierwszego starcia. W tym momencie losowalibyśmy kartę z nowym ułożeniem znaczników
i od razu zaczynając od Mai gralibyśmy nowe. Natomiast jeżeli te karty mają zawsze dwa możliwe rozstawienia znaczników i przegrywający gracz wybiera które, w związku z czym Maja by sobie ustawiła pod siebie i gralibyśmy następnego. Natomiast w tej chwili jakby tutaj... Super. Maju, dziękuję bardzo. Nie wygrałbym, gdyby kudłaty mi cały czas nie podpowiadał, co mam robić. Trochę tak było. Natomiast generalnie chodziło nam o to, żeby pokazać mniej więcej, jaka jest dynamika tej gry. Super. Że to jest gra, gdzie te postacie trochę się oczywiście wywraca, one tam się je pokona raz kiedyś. Można nawiązać do pewnych rzeczy, które się widziało w filmach, mniej lub bardziej, na pojedynek Obiego z Maulem zawsze spoko. Natomiast generalnie tu chodzi o to, żeby być na znacznikach. Żeby odpychać od tych znaczników, żeby przejmować nad nimi kontrolę, to jest to, co powoduje, że w tej grze uzyskuje się sukcesy. Myślę, że fajne to, co ja odebrałem, to jest tak. Mamy mało jednostek i mimo tego, że mają tylko dwie akcje, to dużo się dzieje. I ta dynamika, że nie mamy, powiedzmy, określonej liczby rund, tylko po prostu tutaj walczymy, okej, skraca się ta przestrzeń, w której punktacyjnie jesteśmy, ale naprawdę bardzo fajnie to wyglądało. Oczywiście ty cały czas nam tłumaczyłeś, opowiadałeś, więc to chwilę trwało, ale zakładam, że gra jest szybka i dynamiczna po prostu. Tak, jak mówiłem, z półtorej godziny, przy czym od razu tutaj taka uwaga dla początkujących graczy, potencjalnych lub aktualnych, zanim usiądziemy najpierw do gry, naprawdę trzeba przeczytać te karty postaci, bo to przy pierwszej partii jest pewnym wyzwaniem. Jak są po 3-4 umiejętności na postaci, to faktycznie jak sobie tu usiądziemy tak na żywioł, to ciężko jest to załapać, natomiast jak już mamy tą swoją rozpiskę, tak jak w każdej grze, jak już się nauczymy tych umiejętności, to jest spoko. Bo mówię, figurek jest mało, przez to można naprawdę szybko mieć w pełni pomalowaną armię, no bo znamy o 8 ludkach jednak, no 8 ludków, nawet jak ktoś ma takie tempo, że tak powiem, niespieszne, to jest osiągalne w rozsądnym czasie, natomiast tych umiejętności jest tak w pełnej rozpisce takiej do bitewniaka, więc to też trzeba pamiętać, że mimo tego, że to jest skirmisz, tutaj tych interakcji jest dość dużo jednak. To jest skirmisz, to jest tak naprawdę nowy skirmisz, tak, bo ma no niecały rok, tak. Natomiast, okej, gdybyśmy kogoś zainteresowali tym, jak najlepiej zacząć, jakie mamy możliwości, jak to w tej chwili wygląda? Realnie tak, możemy albo kupić sobie docelowe bandy, które chcemy i dokupić sobie miarki, znaczniki, bo je można kupić osobno, albo możemy kupić starter. I tak jak zawsze w takich grach figurkowych, umówmy się, producent tak robi, żebyś jak nie będziesz życzył, kupisz starter. Bo starter tak naprawdę jest w cenie 3 band, a masz w środku 4, co już wydaje się spoko rozwiązaniem, ale są tereny. Tutaj tak jak mamy, te budynki są ze startera. Okay. W starterze jest tak, że można, jest trochę mniej terenów niż mamy w tej chwili na stole, bo są jeszcze zestawy dodatkowe i jak widzimy trochę makiet własnych, ale też sporej części makiet startera w ogóle nie ma na stole. W związku z czym realnie możemy to zagrać. Skala tych terenów jest taka, że jeżeli gramy w inne gry sci-fi, one są w takiej skali zrobione, że przy Legionie też nie będą wyglądać głupio, przy 40 się zupełnie sprawdzą, jeżeli ktoś chce grać na takich terenach bardziej narracyjnych, a nie typowych ścianach, w związku z czym tutaj jak najbardziej to jest taka rzecz, że jeżeli ktoś faktycznie gra w gry figurkowe, to ten starter ma taki, że tak powiem, wartość dodaną, już jakby abstrahując w ogóle od samego Shatterpointa, natomiast to wiadomo, we wszystkich grach jest tak, że suma części ze startera no, jest złoto, no, ale to jest jakby taka zachęta, żeby potem pójść. Natomiast pamiętajmy o jednej rzeczy. Gra jest sprzedawana w takich zestawach gotowych, gdzie w tym zestawie mamy całą drużynę od razu. Czyli mamy jedną postać dodatkową, jedną postać wspierającą i oddział. I bardzo często te jednostki mają sporo synergii ze sobą. Okay. I bardzo często całe te zestawy grają tak jak są lub ewentualnie z podmianką jednej tej. W związku z czym to też nie jest tak jak w niektórych grach, że jak chcemy złożyć optymalną bandę, to ten jest stąd, ten jest stamtąd. Zresztą no, ci komandosi tutaj, mandaloriańscy, oni są wszyscy startera. Czyli nie siedzimy godzinami w army builderach, kombinując? Nie. Znaczy, my tak naprawdę wybieramy 6 pozycji. Dwie muszą być z kategorii do głównych, dwie z dodatkowych, dwie z oddziałów. To jest jeszcze relatywnie proste, natomiast wiemy, jak firmy, którym gra siądzie na rynku, potrafią z czasem wypuścić. Tych filmów trochę było. Część z tych postaci można wypuścić z różnych momentów fabuły, w związku z czym zresztą już tak jest w tej chwili, że i Obi-Wan, i Anakin, to jakby wiadomo, prawda? Jakby to, mam nadzieję, że nikomu nie zdradzę fabuły, że tam się jednak dokonała poważna zmiana w tej postaci. Także tutaj faktycznie jest duży potencjał, no i materiał źródłowy jest szeroki, a jak wiemy, co się dzieje na Disney Plusie w tej chwili, to no nie zabraknie konceptów na nowe możliwości. Super.
Bardzo Wam w takim razie dziękuję, a Was serdecznie zapraszam do komentowania. Dajcie nam znać, czy taki format, gdzie mieliśmy w sumie trzy osoby uczestniczące w intrze, mieliśmy specjalistę, mieliśmy osobę, która gra w system, mieliśmy mnie, który uczy się, czy to było fajne rozwiązanie, dajcie nam znać. Oczywiście, jeżeli Wam się materiał podobał, prosimy o lajka, jeżeli chcecie być na bieżąco, o subskrypcję. No i do zobaczenia następnym razem. Cześć! Cześć!